Dowy poranek. Karolina Głowacka przy mikrofonie. Dziś ma się rozpocząć wielkoobszarowy odstrzał dzików. Chodzi o ich depopulację, co ma być kluczowym elementem walki z afrykańskim Pomorem Świń. Polecenie odstrzału wydało Ministerstwo Środowiska na wniosek Ministerstwa Rolnictwa. Po jednej stronie mamy więc hodowców trzody chlewnej, Ministerstwo Rolnictwa, a po drugiej dużą grupę protestujących obywateli, w tym blisko 900 naukowców, którzy podpisali list protestacyjny w tej sprawie. No i po drugiej stronie mamy oczywiście również same dziki, do których ma być. Strzelane. Z nami jest profesor Henryk Okarma z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Pan profesor jest w naszym studio w Krakowie i dodam jeszcze, że jest jednym z autorów listu otwartego środowiska naukowego w sprawie redukcji populacji dzików skierowanego do premiera. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień, dzień dobry, pani. Dzień dobry, państwo. Ja bym chciała na początek porozmawiać o liczbach, bo mówi się o tych 210 tysiącach dzików, które mają zginąć do końca lutego. A tymczasem w pana artykule w Braci Łowieckiej znalazłam informację, że w sezonie dwu 2016-2017 zabito 312 tysięcy tych zwierząt. Sam Polski Związek Łowiecki mówi o zeszłym roku, półroczu, zdaje się kwiecień, listopad, o 163 tysiącach, jeśli dobrze pamiętam. To jak rozumieć te liczby? Te 210 tysięcy to jest tak dużo? Te liczby troszkę żyją własnym życiem. To znaczy, te, te 210 tysięcy to jest tak zwany plan łowiecki, czyli to, co jest zaplanowane przez myśliwych do, w tak zwanym normalnym pozyskaniu łowieckim dzików. To jest te 200, powiedzmy, czy 210 tysięcy. I to miałoby nastąpić w czasie całego sezonu łowieckiego. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że do tej liczby trzeba jeszcze dodać zwierzęta, które są odstrzeliwane w tak zwanym odstrzale sanitarnym, czyli tak zwanym odstrzale interwencyjnym i to, co nam w tym momencie proponowało ministerstwo, to jest właśnie takie coś. Czyli jeżeli dodamy te dwie liczby, to wtedy nam to się wszystko zgodzi. To, co pani powiedziała... Czy to będzie więcej, będziemy... więcej niż te 210 tysięcy? Zdecydowanie. No Przecież myśmy w zeszłym roku w Polsce odstrzelili grubo ponad 300 tysięcy dzików, czyli nie można powiedzieć, że w momencie kiedy my intensyfikujemy według słów Ministerstwa walkę z asf nagle obniżamy odstrzał z 360 tysięcy do 200 tysięcy, czyli te liczby nam się nie zgadzają. Dlaczego? Ponieważ cały czas mówi się o tej, ta, te 200 tysięcy to jest ta liczba zaplanowana w normalnym pozyskaniu łowieckim. Należy pamiętać, że jest jeszcze druga liczba, znacząca, bardzo znacząca, która nam w sumie da około 300 tysięcy być może. 300 tysięcy. Do kiedy ma zginąć 300 tysięcy? To znaczy, no problem, który mamy w tej chwili taki, że my cały czas w, powiedzmy w łowiectwie operujemy tak zwanym rokiem gospodarczym, który powinien nam się kończyć w marcu, ale od roku 2017 przecież dzik nie ma okresu ochronnego. Na dziki możemy polować właśnie... Pod pretekstem y, walki z ASF-em dokładnie przez cały rok. A ile mamy dzików w kraju? Bo jeśli się zabije 300 tysięcy, to ile ich zostanie? Znakomite pytanie. To jest y, y, dwa lata temu też y, pisałem, że y, i cały czas to się wszystko potwierdza, my nie mamy metody, nie mamy sposobu policzenia dzików. To jest największy problem. I ja jako naukowiec zajmujący się racjonalną gospodarką, zasobami zwierząt, zastanawiam się, jak możemy gospodarować, nie wiedząc, ile tych dzików mamy. To przykład jest bardzo prosty. Dwa lata temu było takie mityczne, jesienne liczenie dzików, w którym policzyliśmy, że w Polsce mamy tam tych dzików około zdecydowanie mniej niż 200 tysięcy, po czym okazało się, że strzeliliśmy pod na 350 tysięcy. Te liczby znowu nam się nie zgadzają. Nawet jeżeli dodamy rozród tych dzików i tak dalej, to, to po prostu moje szacunki mówią o tym, że dzików w Polsce jest naprawdę dużo, ale cały czas wracam do tego jednego zdania, które przed chwilą powiedziałem. Nie mamy sposobu i ale technologii, żeby te dziki liczyć. To ja czegoś nie rozumiem. Skoro ministerstwo chce, żeby ograniczyć populację dzików do tego stopnia, żeby tam był, zdaje się, 1,01 1 dzika na... Jeden, jeden na 10 km2, no właśnie. tak można powiedzieć. No, ale żeby wiedzieć, ile ich ma być, to trzeba wiedzieć, ile ich jest. Znaczy, no skąd i... mamy wiedzieć, ile mamy ich zastrzelić, żeby no osiągnąć ten poziom? Panie redaktor, my stosujemy tak zwaną kreatywną księgowość. To znaczy, yy, etapy walki z SF-em były następujące. Na początku powiedziano, że będzie to poziom pół dzika, czyli 0,5 dzika na, yy, na ten kilometr kwadratowy. A kiedy to było na początku? Powiedzmy, jeszcze od to kiedy było się ciągnął? Około, około dwóch lat temu, no bo mniej więcej cała historia walki, taka bardziej aktywna, to jest od mniej więcej od roku 2015, prawda? Czyli powiedziano, że był, był, za, był założony poziom tego półdzika. Okazało się wtedy, że oczywiście zrobiliśmy inwentaryzację, myśliwi policzyli, leśnicy policzyli, wszystko wyszło elegancko, że mamy te półdzika. No i w, potem ASF w dalszym ciągu postępował. No to A było te półdzika wedle tych e, statystyk, chociaż zdaje się, one były robione e, niezgodnie ze sztuką, nie więc ministerstwo, ministerstwo. mogło powiedzieć, że jest, jest zrobione natomiast, zadanie, tak? Natomiast ministerstwo no, powiedziało, że ogłosiło sukces, że mamy pół dzika w Polsce. Nie zatrzymało to y, oczywiście pochodu ASF. Wtedy obniżono ten próg na 0,1 dzika. No i proszę zwrócić uwagę, że nawet w tej chwili po bardzo intensywnym odszczale dzików myśmy w ciągu ostatnich lat y, w Polsce pozyskali ponad milion zwierząt. Ponad milion dzików zostało zastrzelonych, i pomimo tak intensywnego pozyskania wirus ASF-u postępuje i rozwija się znakomicie w Polsce. No to panie Zreszt profesorze, to dalej nie, zaraz będziemy jeszcze rozmawiać o tym, czy to w ogóle ma sens, jeśli chodzi o ASF, ale o co jest cała awantura teraz? Ludzie sobie używają dzików na facebookowych stronach, profilowych i tak dalej. Skoro pan mi mówi, że milion zabito ostatnio, no to. To przecież to się dzieje cały czas. Dlaczego teraz jest jakieś wzmożenie? To, to się dzieje cały czas, natomiast po raz pierwszy zdecydowano się na taką masową akcję wielkoobszarową. I tutaj my, to jest jakby pierwsza, pierwszy, pierwszy powód bardzo istotny, a drugi powód, że, że nie powiedziano, jaki ma być górny limit tego pozyskania. Czyli powiedzmy, właściwie padło hasło tak: myśliwi do lasu i strzelamy wszystko, co się rusza. Nie powiedziano, ile, jaki, jak, na jakim poziomie należy się to zatrzymać. Trzecim faktem dla mnie też bardzo bulwersującym jest to, że w czasie takich polowań zbiorowych nie rozróżnia się samicy od samca, czy to jest samica ciężarna, czy to jest samica prowadząca. No młodek. minister środowiska powiedział już, żeby nie strzelać jednak do, no, do samic, że będzie takie rozporządzenie dodatek. Pani redaktor, no ale to jest efekt właśnie tego, ja się z tego bardzo cieszę, że chociażby ten drobny efekt tego naszego protestu już mnie ogromnie cieszy. No bo przecież poprzednio czegoś takiego nie było. To było, to, to było powiedzmy, no wiadomo było o co chodzi. Tak? Czyli w momencie, kiedy pan minister mówi, że jednak nie będziemy tego robili, to już jest nasz, nasz pierwszy połowiczny sukces. Drugim sukcesem jest to, że yy, miano, ta akcja miała się odbywać na terenie całej Polski. I nie jest prawdą mówienie, że, że to miało być ograniczone. To ograniczenie w tym momencie do tych trzech województw dopiero nastąpiło w wyniku tego zmasowanego protestu. I to, to są dwie rzeczy, które są moim zdaniem w tym wszystkim bardzo pozytywne, a trzecią być może, na którą bardzo liczę, to będzie realne rozpoczęcie dyskusji z naukowcami, jak tak naprawdę należy z tym ASF-em walczyć, żeby nie było to tylko hasło polityczne. Czy mógłby mi Pan wyjaśnić, o co chodzi z Państwowym Instytutem Weterynarii w Puławach? Bo Państwo chociażby w swoim liście otwartym cytują właśnie Państwowy Instytut Weterynarii, wskazują, że, że ten instytut wskazuje, że wszystkie nowe ogniska zarażenia wirusem chlewnej w Polsce są wynikiem przenoszenia wirusa przez ludzi, a prawdziwą przyczyną rozwoju ESF jest brak bioasekuracji. Tymczasem, zdaje się, w środę jest nowa opinia Państwowego Instytutu, Instytutu Weterynaryjnego, tego samego, który pisze, nie ma mowy o swoistej rzezi dzików, rzeź w cudzysłowie, które w rozumieniu osób niezwiązanych z produkcją trzody chlewnej, czy też szeroko rozumianym rolnictwem, nie zdają sobie sprawy z powagi problemu, należy mieć na uwadze tak zwane dobro wyższe, które pokazuje, że na pierwszy plan wysuwa się dobro obywateli i tak dalej, i tak dalej. To o co tutaj chodzi? Jakie no, stanowisko? Pani redaktor, no Państwowy Instytut Weterynarii jest to instytut y, niesamowicie, no, po prostu jest to instytut związany z, z Ministerstwem Rolnictwa. No i no, z całym szacunkiem dla Instytutu Weterynarii, oni nie mogą mówić innym głosem niż mówi, niż mówi minister rolnictwa. My mamy pewien komfort jako naukowcy, że możemy spojrzeć na to troszkę z boku, prawda? I teraz te nasze wszelkie dane naukowe, które posiadamy, oczywiście Państwowy Instytut Weterynarii jest znakomitym ośrodkiem naukowym, pod względem weterynaryjnym jest naprawdę świetny. Ale teraz. Wiadomo już od, od dawna, że my mówimy o wirusie afrykańskiego pomoru świni, jakby na dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest afrykański świn, yy, 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 czyli pomór, pomór świń wśród trzody chlewnej. I to jest rzeczywiście to, czy o co najbardziej troszczy się weterynaria i również instytut. I teraz druga sprawa to jest istnienie wirusa yy, w populacji dzikich yy, zwierząt, czyli tak naprawdę mówimy o dzikach. I teraz, jeżeli myślimy o tym, że jesteśmy w stanie wytępić wirusa w populacji dzików, to to jest ogromny błąd. I cała wiedza naukowa, którą, którą, która została zgromadzona, mówi wyraźnie o tym, że nie da się tego zrobić. Ten wirus w tej populacji dzika pozostanie. I my musimy się teraz nauczyć żyć z tym faktem, że w Flesie mamy tego wirusa, a naszą rolą jest jedną najważniejszą sprawą to jest niedopuszczenie tego wirusa do hodowli trzody chlewnej. I teraz, jeżeli byśmy spojrzeli na statystyki, to okazuje się, że że ta bioasekuracja, która w końcu zaczęła... A co to w jakiś... znaczy w ogóle ta bioasekuracja? Bioasekuracja, no najprostszymi słowy mówiąc, to jest niedopuszczenie wirusa do do, do, do w hodowa. To jest jakieś taka fizyczna oddzielenie. Czyli tych. dezynfekujemy mhm. ubrania, dezynfekujemy buty, musi być pełna kontrola nad paszą, dlatego że, jak państwo wiecie, również wirus może się przenieść do hodowli, może zostać wniesiony z paszą. To nie jest tylko fizyczny kontakt zwierzę-zwierzę, prawda? Może go wnieść człowiek i ten czynnik ludzki jest tutaj najbardziej istotny. I teraz my od września zeszłego roku nie mamy w Polsce na szczęście ani jednego ogniska, ogniska wirusa wśród trzody chlewnej. To jest ogromnym sukcesem i to oznacza, że zaczęła działać w końcu bioasekuracja. Ale mówi pan tak, ja jeszcze będę starała się zrozumieć, dlaczego ma być masowe strzelanie do dzików. No, Okej, okay. skoro dziki przenoszą wirusa i ten wirus będzie w lasach, jak Pan mówi, no to naprawdę nie będzie dzików, nie będzie wirusa, przyjdą nam nowe dziki. Przecież takich jest teraz dużo, to sobie się po prostu odrodzą. Tylko że no, to nie jest tak, że się odrodzą dziki czyste bez wirusa. Ten wirus w tym środowisku przyrodniczym w dalszym ciągu będzie istniał. Te czyste dziki, mówiąc kolokwialnie, które przyjdą, też w jakimś procencie tego wirusa y, złapią. Czyli to nie jest tak, że my, po pierwsze, nikt na świecie, nikomu nigdy się nie udało wyszczelać wszystkich dzików. To jest pierwsza sprawa, najważniejsza, i, i to jest mrzonką, że my do czegoś takiego akurat w Polsce zrobimy. Nie jesteśmy izolowaną wyspą. Przychodzą dziki z Niemiec, przychodzą dziki z południa, przychodzą dziki z, 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 ze wschodu. Nie wystrzelamy wszystkich dzików po pierwsze. Co z dzikami w miastach? No przecież tego nikt nie ruszy. Czyli dzika jako dzika w Polsce w ogóle nie wystrzelamy. I obniżymy populację bardzo znacząco, to jest fakt, ale tą populację, jeszcze raz powtarzam, obniżamy znacząco już od kilku lat i wcale nie zatrzymaliśmy ekspansji wirusa wśród populacji dzików, a wręcz przeciwnie, ten wirus rozszerza się coraz bardziej. Co oznacza jedno, że... Jednym z najważniejszych czynników rozprzestrzeniania wirusa nie jest kontakt dzik dzik, tylko to jest czynnik ludzki. No, 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 można, Ale pani... panie profesorze, jak dużo pa. będzie tych dzików, no to będzie większe ryzyko, że się Zgadza tam się. jakoś Tutaj pani natknie pani rację, na tego dlatego wirusa. Dlatego my, jako naukowcy, nie, nie mówimy, że nie należy kontrolować liczebności populacji dzików. Należy to robić. Należy tą populację zgodnie z zaleceniami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywnościowego w różnych strefach, w różny sposób kontrolować, i tego, tego dzika powinniśmy kontrolować, powinniśmy populacją gospodarować. To zagęszczenie nie powinno być duże, oczywiście. Ale nie jest to jedyne remedium na to, żeby zatrzymać ASF, a właściwie, jeżeli odwrócając tą sytuację, jeżeli uważamy, że to jest, że to jest najważniejsze narzędzie, to nie. Wszyscy na świecie już wiedzą, że to jest narzędzie tak zwane drugorzędowe. Pierwszą rzeczą najważniejszą jest bioasekuracja. Mówi pan o tym, że dzików do zera wystrzelać się nie da, ale rozumiem, że znaczące obniżenie tej populacji może mieć jakieś skutki chociażby dla środowiska. No te dziki tam żyją, może coś mieć. robią, kopią, jedzą, no to przecież może jak przestaną to robić, takie, to... Samo to mechaniczne kopanie akurat to jest tylko taki obrazek zewnętrzny. Natomiast dlaczego one kopią? Dlaczego one to robią? Ponieważ jedną z najważniejszych y, 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 roli dzika przyrodniczo to jest, y, to jest zjadanie ogromnej masy szkodliwych owadów. Larw, pędraku, tego wszystkiego, co jest w glebie, z czego potem nam powstaną gradacje owadów szkodliwych, zjadających nasze lasy, mówiąc popularnie. Czyli, jeżeli nie będzie dzika, będą dużo silniejsze gradacje tych owadów. Dziki również żywią się gryzoniami leśnymi. Gryzoneje leśne już wiemy, że stanowią źródło co najmniej kilku chorób potencjalnie również groźnych dla człowieka, my nazywamy to chorobami odzwierzęcymi. Jeżeli będzie, będzie tych gryzoni dużo więcej, będzie dużo więcej tych chorób. Czyli my zwracamy również uwagę na to, że z przyrodniczego punktu widzenia dzik jest bardzo y, pożytecznym zwierzęciem. Chociaż wiadomo, że główną percepcją dzika w tej chwili w Polsce to są tak: szkody na polach oraz Obecność dzika w miastach i na przedmieściach. To na koniec, panie profesorze. Jakby pan sobie wyobrażał walkę z ASF tak porządnie, po naukowemu? Tak, gdyby tak pan mógł po, po prostu naukowemu. o tym zdecydować, tak? Gdybym ja mógł zdecydować, to bym zdecydował w ten sposób. Po pierwsze, powinniśmy, e, powinniśmy policzyć te dziki. To, co pani redaktor powiedziała, powinniśmy tak naprawdę wiedzieć. No, ale ile mówi pan, pan, że trudno mamy. to zrobić. Ale są sposoby, tylko do tego należy się przyłożyć i po prostu przynajmniej dostaniemy pewien przybliżony szacunek. Naukowo wiarygodny, czyli zacznijmy od tego, ile w ogóle tych dzików mamy. Drugie pytanie będzie to, co pani redaktor już powiedziała: do jakiego poziomu chcemy tą liczebność populacji zmniejszyć? Wtedy będziemy mieli rzeczywistą kontrolę nad naszymi wysiłkami, nazwijmy to kontroli populacji, czy to działa, czy nie działa. Do tego naj... jedna z moim zdaniem spraw absolutnie najważniejszych poszukiwanie padłych dzików w lesie i usuwanie ich z lasu. Wirus. Zostaje w padłych dzikach, i teraz, jeżeli my te padłe dziki z lasu usuniemy, usuniemy jedno z podstawowych źródeł zarażania kolejnych dzików. I następna sprawa, niezwykle istotna bardzo restrykcyjna biosekuracja. Jak pani redaktor dobrze wie, inspekcja weterynaryjna w tej chwili jeszcze sporze z ministrem rolnictwa, jeżeli chodzi o kwestie wynagrodzeń to jest absolutnie kluczowa sprawa. Jeżeli nie będzie biosekuracji dobrej, Będziemy mieli w ASF w, w stadach trzody chlewnej. Dziękuję panu bardzo za komentarz, pan profesor Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Ja państwu polecam znaczący artykuł pana profesora oraz pani doktor, proszę mi przypomnieć nazwisko Katarzyny współautorki. Bojarskie. Dziękuję bardzo. W piśmie Brać Łowiecka mogą państwo również w internecie dotrzeć do tego artykułu. Jest również list otwarty środowiska naukowego w tej sprawie skierowany do premiera. On również jest łatwo dostępny. Blisko 900 naukowców już się pod nim podpisują. Dziękuję Panie Profesorze za dziękuję rozmowę. Dziękuję Pani bardzo, dziękuję Państwu.